W tym ośrodku kultura gra pierwsze skrzypce już od 60 lat. Miejski Ośrodek Kultury w Żorach świętował diamentowe gody. Przez ostatnich 6 dekad MOK przeszedł metamorfozę, wyszlifował mnóstwo talentów, przyczynił się do narodzin wielu pasji. Od 60 lat w jego murach ćwiczą m.in. tancerzy, muzycy i plastycy. Z okazji okrągłego jubileuszu MOK-u w jego murach odbyła się wyjątkowa gala. To była naprawdę widowiskowa gala. Kolejni wychowankowie żorskiego MOK-u dawali na scenie popis swoich umiejętności. Większość z nich pierwsze szlify w tańcu zbierała właśnie tutaj. Żorski ośrodek przez lata się zmieniał. Pojawiali się kolejni dyrektorzy, pracownicy, podopieczni i kolejne pomysły na jego rozwój. Tu jest bardzo dużo. Mamy od przecież akrobatyki poprzez tańce, poprzez teatry. To jest bardzo, bardzo duży rozdział. Mamy przyjemność wychowywać, kształcić mieszkańców miasta w różnych umiejętnościach artystycznych. Naprawdę cieszymy się z tego. Przez lata zmieniał się też sam budynek. Ten z roku na rok piękniał. Dzięki środkom unijnym udało nam się wyremontować najważniejsze obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury, m.in. ta sala, sala kina. Jest rozwój niesamowity, rozbudował się, zmodernizował, doposażył. To jest niebo a ziemia. Jednocześnie doposażane i modernizowane były placówki i stwarzano nam możliwości rozwoju, jeżeli chodzi o program zajęć i tak dalej, o ofertę programową dla dzieci, więc fantastycznie. Warunki przez te lata, niebo a ziemia, jak się wspomni właśnie lata 90., a teraz nie ma porównania. Okazji do wspomnień podczas samej gali było mnóstwo. Pojawili się bowiem nie tylko obecni, ale i byli pracownicy, a także osoby, które od lat współpracują z placówką, czy też ją wspierają. Gala była okazją do wręczenia złotej płyty. Tę na rękę dyrektora MOK-u złożył prezydent miasta. Organizuje najwięcej działalności dla mieszkańców w sferze kultury, w rozwijaniu pasji, a też organizuje największe imprezy dla mieszkańców miasta, które potrafią przyciągnąć 1000 ludzi, 5000, czasami 10 tysięcy. Bo ta liczba przez lata również się zmieniała. To, co pozostaje niezmienne od lat, to fakt, że tutaj od zawsze rodzi się pasja.